George uwielbia malować rękami. Peppa też uwielbia malować rękami. Bardzo dobrze. Mogę prosić o ziemniaczka, mamo świnko? Jeszcze nie ugotowane, tato świnko. Jesteś głodny, tatusiu? Nie mam zamiaru teraz jeść. Popatrzcie. Co robi tata świnka? Które z was zgadnie, co to będzie? To kwiatek! Sprytny tata! Bardzo lubiłem malować, kiedy byłem mały. Gdzie są moje dawne obrazki? Tatusiu, czemu masz na głowie ten śmieszny kapelusz? To jest mój beret. On sprawia, że mam ochotę na malowanie. Tak, co namalować? Dobry wybór, George'u. Namaluję stare drzewo wiśniowe. A to co? To są sztalugi, Peppo. Podtrzymują płótno. Co to jest płótno? To coś jak papier, tyle że do specjalnego malowania. Czy to pasta do zębów? Nie, Peppo. To specjalne farby dla dorosłych artystów. No, od jakiego koloru zaczniemy? Od czerwonego. Dlaczego czerwony? Bo czerwony to mój ulubiony kolor. Najpierw musimy namalować niebo. Spójrz, jaki to kolor? Niebo jest niebieskie. Doskonale. Zacznijmy od niebieskiego. A teraz potrzebujemy zielonego koloru na listki. Ale tu nie ma zielonej farby. Nie szkodzi. Jeżeli zmieszamy niebieską farbę z odrobiną żółtej, to wyjdzie nam zielony. Wymieszanie niebieskiego z żółtym daje zielony. Proszę o uwagę. Dzisiaj pojedziemy wszyscy na wycieczkę w góry. Hurra! Wszyscy wzięli pudełka z drugim śniadaniem? Tak, pani Gazelo. Pani Gazelo, czy możemy teraz zjeść nasze kanapki? Peppo, drugie śniadanie zjemy, kiedy dojedziemy w góry. Peppo, pokaż, co masz na drugie śniadanie. Czerwone jabłko. Ja mam zielone jabłko. Zamieńmy się. Dobrze? Peppo, Suzie, co wy robicie? Suzie poprosiła, żebym otworzyła pudełko. Peppa poprosiła, żebyśmy się zamieniły. No dobrze, ale proszę, zostawcie sobie coś do jedzenia na piknik. Tak, pani Gazelo. Tak, pani Gazelo. Autobus podjeżdża pod górę. Górska droga jest bardzo kręta i stroma. Dalej, autobusiku, dasz radę! Dalej, autobusiku! Hurra! Peppa z przyjaciółmi dotarli na szczyt góry. Co za widok! Jej! Kto to powiedział? To twoje echo! Co to jest echo? Echo powstaje wtedy, jeżeli powiesz w górach coś bardzo głośno. O tak! Eroja! Eroja! Jodrejo! 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 Echo jest wspaniałe. Pora na piknik! Peppa uwielbia pikniki. Wszyscy uwielbiają pikniki. A gdzie są kaczki? Zawsze przychodzą, kiedy urządzamy piknik. Peppo, głuptasie, kaczki nie mieszkają na szczytach gór. O! Squeak! Witam wszystkich! Rebeka! Czy chcesz się pobawić w moim pokoju? W twoim pokoju? Ale gdzie jest twój dom? Peppa nie widzi nigdzie domu Rebeki. To wzgórze to nasz dom. Nazywamy go Norką. Wow! Zapraszam! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Chodźcie! My nie mamy schodów, tylko tunele. Wow. Dom Rebeki jest zupełnie inny niż domek Peppy. To
nasza sypialnia. Jej! Masz łóżko i okno i pudło na zabawki, tak jak my. Oczywiście. Podoba mi się twój domek. Też bym chciała być królikiem. Rozumiem. Czy chcecie się nauczyć, jak być królikami? No pewnie. Najpierw musicie zmarszczyć noski i zapiszczeć. O tak. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Bardzo dobrze, Pepo króliczko i George'u króliku. Pepa lubi być królikiem. George też lubi być królikiem. Króliki uwielbiają marchewkę. Przepyszna. Niam, 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 niam. Przepyszna. Nia. George nie lubi marchewki. Nawet nie spróbowałeś, George. To nic. Zostanie więcej dla nas. Rebeko, powiedz, co jeszcze lubią króliki? Króliki lubią skakać. Chodźmy na zewnątrz, to ci pokażę. Poskaczmy. Króliki lubią skakać. Wspaniałe króliki. Obiad, dzieci! Pani Gazelo, czy wie pani, jaka będzie przyszłość? A co wy o tym myślicie? Myślę, że w przyszłości będę żyła na Księżycu. A wszyscy przyjaciele będą przylatywali w odwiedziny. A ja będę latał rakietą kosmiczną. Halo! A teraz nagramy wiadomość dla ludzi z przyszłości. Powiedzcie dzień dobry przyszłości. Dzień dobry przyszłości. Pewnie wszyscy teraz mieszkacie na Księżycu, co? I latacie na wakacje na Marsa. I podróżujcie rakietami kosmicznymi. Doskonale. Nadszedł czas powrotu do domu. Wszyscy rodzice przychodzą po dzieci. Mamo, tato, zrobiliśmy dzisiaj kapsułę czasu. O, tato Świnko, przyszedłeś w samą porę, żeby wykopać dół. Tak, oczywiście. Tata Świnka kopie w szkolnym ogródku dół na kapsułę czasu. Gotowe. Czy możemy ją odkopać? O nie, musi zostać pod ziemią na wiele, wiele lat. O, ale ja nie mogę tyle czekać. Pepo, jesteś taka sama jak twój tatuś, gdy był mały. Tak? Tak, pamiętam, bo też byłam jego nauczycielką. Uczyła pani mojego tatę? Tak, wszyscy wasi rodzice przychodzili do przedszkola, prawda? Tak, pani Gazelo. Kiedy wasi rodzice byli mali, także zrobili kapsułę czasu. Tak, pamiętam. Zakopaliśmy ją przy małym drzewku. Możemy ją odkopać? Tak, wydaje mi się, że zakopaliśmy ją tutaj. O! Czy masz ochotę na herbatę? Czy masz ochotę na herbatę? George chciałby nakarmić Poli. George, za dużo nasypałeś. Poli zrobi się bardzo gruba i pęknie jak balon. Pup! A, pęknie jak balon! Bum! Co to za hałas? Lody! Lody, hurra! Ojej, George zapomniał zamknąć drzwi. Lody, lody! To pani Królik, lodziarka. Witaj, mamo Świnko. Witam, pani Królik. Cztery lody, poproszę. Dziękuję, pani Królik. George, zapomniałeś zamknąć drzwi. Poli może wylecieć na zewnątrz. Nie martw się, Pepo. Poli na pewno jest w środku. Nie ma jej tutaj. O. Straciliśmy Poli. Dziadek i babcia Świnka będą bardzo smutni.
A może znajdziemy ją w ogrodzie? Spójrzcie, co to? Co mamusia świnka zobaczyła w ogrodzie? To Poli! Hurra! Hurra! Tatusiu, czy uda się nam ściągnąć Poli z drzewa? Nie martw się, Pepo. Uratuję Poli. Chodź tu, Poli. Masz ochotę na filiżankę herbaty? O nie, Poli poleciała jeszcze wyżej. Ojejku. Uważaj, tatusiu. Nie spadnij z tego drzewa jak ostatnim razem. Nie martw się, Pepo. Będę bardzo ostrożny. Chodź tu, Poli. Jest tu też Rebeka Królik. Przyszła ze swoim młodszym bratem Richardem. Witam wszystkich! Witaj! Mogę też się pokręcić na karuzeli? Wskakuj, Rebeko. Kręćmy się bardzo, bardzo szybko. Richard też chce się pokręcić na karuzeli. O, jeżeli Richard tu wsiądzie, to nie będziemy mogli się szybko kręcić. Niech Richard bawi się z George'em. Richardzie, chciałbyś się pobawić z George'em? Nie. George ma dinozaura takiego samego jak twój. Chodźmy go obejrzeć. Dinozaur Richarda różni się od dinozaura George'a. Richard chce obejrzeć dinozaura George'a. Dinozaur! George, czy Richard może się pobawić twoim dinozaurem? Nie. Richardzie, czy George może się pobawić twoim dinozaurem? Nie. George i Richard nie chcą wymienić dinozaurów. George, byłoby o wiele ciekawiej, jeżeli się wymienicie. To bardzo miłe ze strony George'a. Ja, dinozaur! George nie lubi się dzielić. Richardzie, daj teraz dinozaury George'owi. Richard też nie lubi się dzielić. Co się stało? O co ten płacz? George i Richard nie umieją się razem bawić i zawsze płaczą. Są jeszcze za mali na wspólną zabawę. Może wy ich nauczycie, jak się razem bawić? Dobrze! Pokażemy im, jak się robi babki z piasku. Dobry pomysł. Chodźmy do piaskownicy. George i Richard uwielbiają piaskownicę. George, Richardzie, dzisiaj wszyscy razem będziemy robili babki z piasku. George znalazł okulary Pedra. Głuptas, George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro, dlaczego chodzisz w okularach? Bo muszę. Tak powiedział mój okulista. Co to jest okulista? Mój tatuś jest okulistą. Może zbadać, czy dobrze widzisz. Jak? Zagląda ci do środka głowy? Robi badanie oczu. Zrobi ci takie badanie? Tak, zrób mi badanie. Dobrze. To ciekawe. Zamknij jedno oko i powiedz mi, co widzisz. Teraz widzę George'a. Zamknij oboje oczu. A teraz nic nie widzę. Niczego nie widzi. To bardzo interesujące. Myślę, że potrzebujesz okularów. O, naprawdę? Tak. Pedro, wracamy. Pa, pa, Pedro. Hej. Pa. Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Pepo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież nikt nic nie widzi, jak ma zamknięte oczy. O. Co to za historia z tymi okularami? Pedro wie naprawdę wszystko o okularach, bo jego tatuś jest okulistą. Dobrze, Pepo. Jutro zaprowadzę cię na badanie okulistyczne. No to chodźmy. George, ty też chcesz iść na badanie? Nie. Mamy za to coś fajniejszego. Peppa ma ze sobą swoją żaglówkę. A George przyniósł motorówkę.
Nakręcę sprężynę, George. Łódka George'a jest nakręcana. Już, George. Puść łódkę na wodę, zanim przestanie się kręcić. George uwielbia swoją nakręcaną łódkę. Mamo, nakręcisz moją łódkę? Twoja łódka się nie nakręca, Pepo. Łódka Pepy to żaglówka i nie nakręca się jej. Pływa dzięki podmuchom wiatru. Nie podoba mi się ta łódka. Tylko stoi w miejscu. To dlatego, że dzisiaj nie ma wiatru. Może trzeba jej troszkę pomóc. Nadmę się, dmuchnę i twoja żaglówka popłynie. Hurra! Pływa bardzo szybko. Pepa polubiła swoją żaglówkę. Przyszła przyjaciółka Pepy, Suzy, owca. Dzień dobry państwu. Witaj, Suzy. Bawimy się naszymi łódkami. A ja mam motorówkę. Jest nakręcana? Nie, jest na baterie. Motorówka Suzy pływa dzięki temu, że jest na baterie. Jaka fantastyczna motorówka. Przepraszam, pani kaczko. Przyszedł też dany pies z dziadkiem. Dzień dobry państwu. Witaj, Dany. Mój dziadek zrobił mi łódkę parową. Ojej, fantastyczna. A jak działa? Jest napędzana parą, tylko trzeba przycisnąć ten mały pręcik. Co za wspaniały parowiec. Pepa, George, kąpiel. Tato, mamo, znaleźliśmy największą błotną kałużę na świecie. Właśnie to widzę. Już, do wanny. O, nie moglibyśmy się jeszcze chwilkę pobawić? Nie, czas na kąpiel. Czy ty i George nie jesteście śpiący? Nie, tato. Nie jesteśmy ani troszeczkę śpiący. Pepa i George nie są śpiący, ale ja bardzo. Ja też. Przed pójściem spać Pepa i George biorą kąpiel. Pepa lubi chlapać wodą. George też lubi chlapać. Pepa i George lubią rozchlapywać wodę. Koniec tego pluskania. Wytrzyjcie się i wskakujcie w piżamy. Och, czy nie moglibyśmy zostać w wannie troszeczkę dłużej? Kąpiel skończona. Pora umyć ząbki. Przed pójściem do łóżka Pepa i George myją zęby. Dobrze, dosyć szczotkowania. Do łóżek. Myślę, że nasze ząbki potrzebują więcej szczotkowania. Gdy położycie się do łóżeczka, tatuś Świnka przeczyta wam bajkę. Hurra! Pepa i George uwielbiają bajki. Kiedy Pepa kładzie się do łóżka, zabiera swojego Teddy'ego. A kiedy George idzie spać, bierze pana dinozaura. Czy już jesteście śpiący? Nie, tato. Musisz nam przeczytać dużo, dużo bajek. Tatuś Świnka przeczyta wam jedną bajkę. Którą książeczkę chcecie? Książka o czerwonej małpce. Dobrze, przeczytam wam bajkę o czerwonej małpce. O! Gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Pepo, to tylko mgła. Co to jest mgła? Mgła to chmury, które są za nisko i zasłaniają niebo. Och, to bardzo gęsta mgła. Niczego nie widać. Może powinniśmy wrócić do domu. Tak, na plac zabaw wybierzemy się kiedy indziej. Jest za duża mgła i nie można znaleźć placu zabaw. Dlatego George i Pepa muszą wracać do domu. Ojej, ale jak trafić do domu? Zgubiliśmy się, tato Świnko? Nie martwcie się, doskonale wiem, gdzie jesteśmy. Tędy. To... Skąd tu to drzewo? Tata Świnka wszedł na drzewo. Wszystko w porządku, tato Świnko? Tak, w porządku. Tędy!
Tato Świnko, czy wiesz, dokąd idziesz? Oczywiście, że wiem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek znajdziemy nasz dom. Znajdziemy na pewno, Pepo. Jesteśmy w naszym ogródku. O, widzę kaczki. Witam, pani kaczko. Nie może pani znaleźć swojego domu? My też nie. Wiem, gdzie jest nasz dom. Zaraz tam dojdziemy. Do zobaczenia, kaczki. Powodzenia w szukaniu stawu. Oj! O! Tata Świnka znalazł staw. Udało się. Tak, odnalazłem staw. Tato, pani kaczka jest ci bardzo wdzięczna. Nie ma za co, pani kaczko. Tak, szukamy naszego domu. Jestem pewien, że to tam. A gdzie jest nasz nowy kuzyn? Tutaj jest kuzyn maluszek. Wow. Nowy kuzyn jest nowonarodzonym prosiaczkiem. Och, jaki śliczny! Czy to jest mała dziewczynka? Nie, to jest chłopczyk. O, szkoda, że to nie dziewczynka. Szkoda. George jest zadowolony, że to chłopczyk. Maluszek jest za mały, żeby bawić się dinozaurem. George, maluszek nie chce się z tobą bawić. On chce się bawić ze mną. Pepo, dzidziuś jest za mały, żeby bawić się piłką. Jeśli on nie chce bawić się dinozaurem ani piłką, to co może robić? On tylko je i śpi. I nic więcej. Ciociu Świnko, czy mogę podtrzymać maleństwo? Tak, ale bądź bardzo ostrożna. Proszę, weź Aleksandra. Aleksandra? Tak ma na imię dzidziuś, Aleksander. Takie wielkie imię dla takiej malutkiej świnki. Całkiem miły, nawet jak na chłopca. O, co to za zapach? Myślę, że trzeba zmienić Aleksandrowi pieluszkę. To okropne. Pepo, kiedy ty byłaś mała, też nosiłaś pieluszki. Wcale nie. Mamo, mogę się pobawić z Pepą i George'em w ogrodzie? Tak. Chloe, cieszysz się, że masz młodszego brata? Tak, Aleksander jest słodziutki. Chciałabym, żeby George był takim słodkim prosiaczkiem. Dobrze. George może udawać niemowlaka. Włożymy go do wózka dla lalek. Wspaniały pomysł. Nie. George nie chce udawać niemowlaka. Dzisiaj jest doskonały dzień na przejażdżkę rowerem. Tak, wycieczka. Hurra! Pepa i George uwielbiają jazdę rowerem. Pepa ma swój rower. George ma swój rower. Mama i tata mają tandem. Tato! To nasz rower. Ja siedzę na przodzie, a mama świnka z tyłu. Możemy przymocować te dwa siedzenia z tyłu dla Pepy i George'a. Ale my chcemy jechać na swoich rowerach. George jest troszkę za mały. Szybko zmęczą mu się nóżki. Ja jestem już dużą dziewczynką i nie zmęczę się. To będzie długa wycieczka. Dasz radę? Tak, tatusiu, na pewno. Dobrze, wszyscy gotowi? Tak, tato Świnko. No to w drogę. Wygram! To nie jest wyścig, Pepo, tylko spokojna wycieczka rowerowa. Tak, tato, ale ja wygram! Teraz my wygrywamy. Podjeżdżać pod górę. Pepo, wygraliśmy wyścig. Wcale nie, tatusiu, bo ja pod górkę nie ścigałam się z wami. Ale teraz się ścigam. Nie złapiecie mnie. Ty mała spryciaro. Witajcie, kaczki. Jesteśmy na wycieczce rowerowej. Witajcie, kaczki. Zapomniałem, jak bardzo lubię rower.
Zapomniałem też, jak nie lubię podjeżdżać pod górkę. Górka robi się naprawdę stroma. Nie lubię podjeżdżać pod górę. Spójrzcie, jaki piękny widok. To tam właśnie mieszka? Tak, to jest jego domek. Spójrz, znowu wychodzi. Witam, panie ślimaku. Dziadku, czy pan ślimak ma w swoim domku łóżeczko? Nie, Peppo. Gdybym była ślimakiem, to bym miała łóżko i stół i krzesło i lodówkę i telewizor. Dziadku, a co jedzą ślimaki? Cóż, te małe potwory zjadają moje warzywa. Dość, przestań, ty obżartuchu. Dziadku, ja i George chcemy się pobawić w ślimaki. Te koszyczki będą waszymi muszelkami. No, teraz naprawdę wyglądacie jak dwa ślimaki. Jestem złośliwym ślimaczkiem i zjem całą sałatę dziadka świnki. O, trzymajcie się z daleka od mojej sałaty, wy złośliwe ślimaki. Kiedy dziadek świnka na mnie krzyczy, to wtedy ja chowam się w mojej skorupce. Przyszli przyjaciele Pepy. Dzień dobry, dziadku świnko. Witaj, Suzy. Czy przyszłaś pobawić się z Pepą i George'em? Tak. Niestety nie wiem, gdzie oni są. Jestem tylko ja i te dwa małe ślimaczki. Jesteśmy ślimaki, jesteśmy ślimaki. Niespodzianka. My się bawimy ślimaki. Też chcemy być ślimakami. Obawiam się, że nie znajdę aż tyle koszyczków. Możecie się bawić w inne zwierzątka. Jest ich tu pełen ogród. Marchewki? Rebeka Królik lubi marchewki. Pepa też się bawi sama. Gra w minigolfa. Przyszła Emily Słon. Czy mogę spróbować? Tak. Emily, Suzy Owca już nie jest moją najlepszą przyjaciółką. Dlatego ty możesz teraz nią być. Moją najlepszą przyjaciółką jest Candy Cat. Zoe, jeżeli chcesz, możesz być moją najlepszą przyjaciółką. Moją najlepszą przyjaciółką jest Rebeka Królik. O. Zwi! Witaj, Suzy. Witaj, Pepo. No dobrze. Widzę, że znowu jesteście przyjaciółkami. Nie jesteśmy przyjaciółkami. Już nigdy nie będziemy przyjaciółkami. Najwyższa pora, żebyście się przeprosiły. Pepo, powiedz przepraszam, Suzy. Powiem tylko wtedy, jeżeli mnie pierwsza przeprosi. Tylko jeżeli ona mnie przeprosi pierwsza. Już wiem. Policzę do trzech i naraz nawzajem się przeprosicie. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Przepraszam. Znowu możecie być przyjaciółkami. Brawo! Suzy, zagrajmy w minigolfa. Dobry pomysł. Pepa i Suzy znowu są najlepszymi przyjaciółkami. Ja pierwsza. Teraz ja. Moja piłka wpadła do dołka. Wygrałam. Ale ja wbiłam ją moją piłką. Ja wygrałam. Wymyślasz nowe zasady gry. To ty wymyślasz nowe zasady. Wygrałam. Nie, ja wygrałam. Obie jesteście takie same. Dlatego Suzy jest moją najlepszą przyjaciółką. Jedyną na świecie. A Pepa jest moją najlepszą przyjaciółką. Jedyną na świecie. Pepo, daj sygnał. Tak jest, kapitanie tato. Jestem troszkę głodna. Ja też. Dziadek zostawił nam prowiant w jaskółce. A co to jaskółka? Jaskółka to półka na jedzenie.
Chodźcie. Peppa i George wchodzą pod pokład. Wow! Widzicie, jaka malutka kuchnia? A gdzie jest jedzenie? Myślę, że powinno stać tutaj. To nie jest jedzenie. W takim razie tutaj. To też nie jest jedzenie. Tutaj wszystko jest nie tam, gdzie być powinno. Jej, telewizor! Tata świnka nie może znaleźć prowiantu. To nieprawdopodobne. Gdyby to była moja kuchnia, to jedzenie byłoby... tutaj. O, brawo, Peppo. Peppa znalazła jedzenie. Przepyszne. O, płyną kaczki. Witam, pani kaczko. Chcesz troszkę chleba? Peppa i George uwielbiają karmić kaczki chlebem. Uwaga, przed nami suwary. Spokojnie, łódka dziadka bez trudu przepłynie. Utknęliśmy? Nie, możemy wycofać. Utknęliśmy? Tak. Ojej, łódka dziadka świnki utknęła na mieliźnie. Muszę ją troszeczkę popchnąć. Bądź ostrożny, tato świnko. Wiem, co mam robić. Kiedy powiem już, włącz silnik. Tak jest, kapitanie, tatusiu świnko. Już! Tata świnka wypchnął łódkę z mielizny. Hurra! Już, tato, wracaj na łódkę. Komputerze. Mamo, tato, zgasło światło i przestała grać muzyka. Odkurzacz także nie działa. Mój komputer też się wyłączył. Mama świnka próbuje włączyć światło, ale niestety bez skutku. Mamy awarię prądu. Co to jest awaria? To znaczy, że nie ma elektryczności. Co to jest elektryczność? Elektryczność to coś, dzięki czemu wszystko w domu działa. Czy ta elektryczność znowu wróci? Tak, ale w międzyczasie musimy znaleźć latarkę. Latarka chyba jest w piwnicy. Dobrze, pójdę ją przynieść. Dasz sobie radę, tatusiu? Wszystko gra. Widzę całkiem nieźle w ciemności. Kto to tu postawił? O, tato! Wszystko w porządku? Tak, tylko trochę tu ciemno. O, przypomniałam sobie. Latarkę zostawiłam w kuchni. Aha! Mama świnka znalazła latarkę. Czy mogę podtrzymać latarkę, mamo? Proszę. George, popatrz na mnie. Peppa robi śmieszne miny. Nie bój się, George, to tylko Peppa. Och, powiedzmy tatusiowi, że znaleźliśmy latarkę. Tata jest nadal w piwnicy i szuka latarki. Nigdzie jej nie widzę. Tato, znaleźliśmy latarkę. Na szczęście mamusia zostawiła latarkę w kuchni. Dobrze, że nie w garażu. Teraz możemy spokojnie poczekać, aż znowu włączą elektryczność. A ile to może potrwać na przykład? Ja przypuszczam, że na przykład bardzo długo.